Dzień dobry. Witamy na kolejnym seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Ja nazywam się Weronika Przeherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. I podczas tych spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii oraz innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem prywatnym oraz publicznym. Podczas cyklicznych spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy znajdą Państwo na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Są tacy, którzy twierdzą, że nowe technologie zastąpią prawników, ale o tym nie będziemy się dzisiaj spierać. Pokażemy jednak, jak prawnicy, i to z powodzeniem, wykorzystują nowe technologie do swojej pracy badawczej. Dziś o swoich badaniach opowiedzą dr habilitowana Magdalena Słok-Wódkowska z WPIA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Łukasz Nawaro z Wydziału Nauk Ekonomicznych. W ramach grantu NCN przyjrzeli się zapisom umów międzynarodowego prawa gospodarczego. Co wyniknęło z tej analizy, kto wymyśla, a kto kopiuje regulacje w międzynarodowych umowach i przede wszystkim jak to sprawdzili, o tym opowiedzą już za chwilę. A badania delabowych badaczy będą komentować dzisiaj profesor Tomasz Brodzicki oraz dr Michał Boni. Tomasz Brodzicki od 2018 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Do 2021 roku kierował Katedrą Gospodarki Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego. Jest również partnerem badawczym w Instytucie Rozwoju w Sopocie. Naukowo zajmuje się problematyką handlu międzynarodowego, wzrostu i rozwoju gospodarczego, lokalizacją działalności gospodarczej oraz innowacyjnością przedsiębiorstw. Jest również związany z sektorem prywatnym, między innymi jako główny ekonomista IHS Markit. Doktor Michał Boni, który również będzie komentował dzisiejsze badania, to były minister cyfryzacji, obecnie jest związany z SWPS-em oraz Martens Sender. Był również posłem do Parlamentu Europejskiego i pełnił funkcję sprawozdawcy między innymi legislacji na temat ochrony danych osobowych, prywatności, dostępu i wykorzystywania informacji publicznych jako danych otwartych, a także funkcjonowania sztucznej inteligencji. Jest autorem i koordynatorem prac nad licznymi publikacjami, między innymi Polska 2030 oraz Polska Cyfrowa. Jeśli mają Państwa pytania, tudzież do naszych prelegentów lub zaproszonych gości, zachęcamy do tego, żeby zadawać je w Q&A-u. Proszę wpisywać pytania, a ja bardzo chętnie pod koniec naszego spotkania je zbiorę i zadam naszym panelistom. Z mojej strony to już chyba wszystko i jedyne, co pozostaje mi zrobić, to przekazać ekran Magdzie i Łukaszowi, którzy podzielą się swoimi badaniami. Dziękujemy bardzo. O. To jest fragment naszych badań robionych w ramach Opusa finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, gdzie w ogóle badamy umowy handlowe pod kątem tego, w jaki sposób te umowy handlowe regulują gospodarkę cyfrową, a w zasadzie w jaki sposób regulują najpierw tak zwany handel bez papieru, paperless trade, później tak historycznie jak to się rozwijało, electronic commerce i wreszcie ostatnio gospodarkę cyfrową. W tej naszej dzisiejszej prezentacji chcielibyśmy pokazać fragment badania naszego, w którym zastanawiamy się, kto tworzy, a kto kopiuje regulacje. Łukasz, chyba poproszę o kolejny. Dzięki. Kto tworzy, kto kopiuje regulacje? Dlatego, że jak popatrzymy na to, w jaki sposób rozwija się prawo międzynarodowe gospodarcze, to jest taki obszar, w którym zazwyczaj te umowy są do siebie bardzo podobne.
Czyli państwa nie negocjują ich od początku, tylko wykorzystują pewne już funkcjonujące rozwiązania i tak jest w zasadzie od XIX wieku. Jeśli jakieś państwo wymyślało jakąś fajną klauzulę, to inne państwa po prostu ją kopiowały w swoich umowach i tak jest w zasadzie do dzisiaj, czyli jak się spojrzy na różnego typu umowy zawierane przez różne państwa, to one często są do siebie zbliżone i to tę właściwość umów handlowych wykorzystujemy w naszym badaniu, dlatego że tak naprawdę najbardziej innowatorską częścią tego badania jest to, w jaki sposób to robimy, wykorzystując tekst mining, czyli taki sposób analizy, nie taki, że po prostu tradycyjnie, tak jak to robią prawnicy, otwieramy sobie umowy. Te umowy handlowe przecież są bardzo długie i bardzo trudno się je porównuje w taki sposób tradycyjny, tylko robimy to przy pomocy właśnie analizy takiej cyfrowej. O tym, w jaki sposób to robimy, opowie Łukasz, a później ja przedstawię jeszcze część naszych wniosków. Tak, budujemy na tym, co już inni zrobili, ponieważ text mining w analizie umów jest wykorzystywany już co najmniej od 2012 roku, kiedy to Spearling zbadał, jak wyglądały umowy zawierane przez Stany Zjednoczone z plemionami indianskimi. Natomiast w kwestii umów międzynarodowych, regionalnych ugrupowań integracyjnych, zostało to pierwszy raz wykorzystane przez Alschnera, który wraz z Zajerman i Skugarewskim stworzył zbiór danych dotyczący właśnie Texts of Trade Agreements, w którym te starsze przynajmniej umowy są uporządkowane. My te umowy rozszerzyliśmy o te podpisane niedawno, między innymi umowy brexitowe, Regional Comprehensive Economic Partnership w Azji Wschodniej, czy umowę Unia-Japonia. W metodologii, która była używana przez Alschnera oraz Spearlinga, podstawową jednostką analizy były ciągi pięciu znaków. I nawet w przykładzie, który sam Alschner podał, czyli między zdaniami he is not guilty and must be acquitted, a he is guilty and must not be acquitted, czyli o kompletnie przeciwnym znaczeniu, mamy 62% podobieństwa tych ciągów pięciu znaków. Dlatego użyliśmy trochę innej metodologii, w której dzielimy tekst na słowa lub znaki interpunkcyjne, które w tekstach prawniczych są również bardzo znaczące i patrzymy na ciągi czterech słów lub znaków interpunkcyjnych. To jest oczywiście wybór ekspercki, który jednak pozwala nam całkiem nieźle wyłapać te provisions, bo kopiowane są nie tylko całe artykuły, ale też części tych artykułów. Jako przykład można podać początek umowy Japonii z Tajlandią, czyli jeśli mamy tekst Preamble Japan and the Kingdom of Thailand, to n-gramy, czyli te ciągi czterech słów, to Preamble Japan and the Kingdom, and the Kingdom of oraz the Kingdom of Thailand. Potem te n-gramy z wszystkie engramy, wszystkie te możliwe ciągi czterech słów przypisujemy do jednej z grup. Może to być grupa first occurrence albo only occurrence, czyli engramy, które pojawiły się pierwszy raz w tej umowie i w następnych były wykorzystywane bądź nie. Common engrams, czyli te engramy wykorzystane co najmniej 75 razy w różnych umowach, czyli taki typowo prawniczy tekst, który tam musi być, ale nie znaczy nic bardzo konkretnego. To nie są ciągi słów, które miałyby jakieś rzeczywiście znaczenie ściśle ekonomiczne. Może to być przepisane do konkretnego kraju lub obszaru celnego, czyli to jest grupa krajowa lub po prostu do czegoś innego.
i potem liczbę tych wszystkich n-gramów dzielimy przez liczbę tych n-gramów przypisanych do konkretnych grup, dzielimy przez liczbę n-gramów w całej umowie lub w całym rozdziale, dostając oczywiście procenty. I jeśli mamy umowę, no to mamy dwie strony tej umowy co najmniej, tak? Więc wiemy, że jeśli jakieś nawet jakiś artykuł lub jakiś engram pojawił się pierwszy raz w umowie Stany Zjednoczone i Jordania, to prawdopodobnie to Stany Zjednoczone go napisały, a nie Jordania. Dlatego na początku definiujemy sobie takie superpowers, takie potęgi gospodarcze. Podstawowe to są Australia, Kanada, Unia Europejska, Nowa Zelandia, Singapur i Stany Zjednoczone, ponieważ są to anglojęzyczne kraje i tacy tradycyjni twórcy reguł. Natomiast sprawdziliśmy, że bardzo dużo engramów zostało pierwszy raz użytych w umowach Japonii, Meksyku, Chile i Peru. Bierzemy pod uwagę tylko anglojęzyczne umowy, a Meksyk, Chile i Peru są też stronami wielu umów hiszpańskojęzycznych, dlatego ich zakwalifikowanie do tych potęg, do tych podejrzanych o bycie potęgą w tworzeniu umów jest uzasadnione. I znowu, jeśli mamy ten engram i jakąś umowę, to może to być przypisane na kilka sposobów. Pierwszym sposobem, który jest chyba najprostszy, to jest dominujący kraj, czyli zapisy umowy źródłowej są przypisane do największej gospodarki z tych superpowers. W skrócie to oznacza, że wszystkie zapisy na przykład z nafty między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem a Kanadą są przypisane do Stanów Zjednoczonych jako do największej gospodarki. Drugą opcją jest dominujący kraj w umowie, czyli zwykle jest tak, że zapisy są z nafty są przyporządkowane do Stanów Zjednoczonych, ale jeśli w umowie, którą analizujemy, nie ma Stanów Zjednoczonych, a jest Kanada, to największym, najpotężniejszym z tych krajów z nafty jest Kanada i na przykład w umowie między Unią Europejską a Kanadą przypisalibyśmy wszystkie engramy z nafty do Kanady. Kolejną opcją, to był nasz pierwszy pomysł, jest taki, że jest równe prawdopodobieństwo autorstwa dla części wspólnej zbiorów stron umowy analizowanej oraz superpowers i stron umowy źródłowej. Oznacza to, że jeśli mamy tę naftę i umowę Unia-Kanada, to zapisy będą przyporządkowane z równym prawdopodobieństwem do Stanów Zjednoczonych, które są superpower, lub Kanady, która też jest superpower, a przy okazji jest stroną umowy. Ale jeśli mamy umowę, w której były i USA, i Kanada, i Meksyk, to są przypisane do wszystkich tych trzech krajów. Ale tą metodologię, którą przedstawimy, jest oparta na rozszerzonych superpowers, ale wciąż z równym prawdopodobieństwem. Czyli mamy te 10 krajów, w tym Japonię, Meksyk, Chile i Peru, i jest równe prawdopodobieństwo autorstwa, czyli zapisy z nafty są zawsze przypisywane, 1/3 jest przypisywana do USA, 1/3 do Kanady i 1/3 do Meksyku. I takie dwie umowy, na których możemy to zademonstrować, tę metodologię, to jest Unia Europejska-Singapur oraz Korea Południowa i Indie. W przypadku umowy Unii z Singapurem, ta umowa jest oparta w dużej części na engramach ze wcześniejszych umów unijnych, natomiast w przeciwieństwie do na przykład umowy Unii z Serbią, pojawiło się też sporo nowych engramów oraz engramy wprowadzone we wcześniejszych umowach drugiej strony, czyli w przypadku Singapuru są to Technical Barriers to Trade,
Natomiast Unia Europejska to jest charakterystyczne dla niej, nie ma takiej jednej źródłowej umowy, z której bierze wszystko, z której kopiuje wszystko potem. Drugi przykład, czyli właśnie ta Korea i Indie, to mamy taki przykład, to jest znowu przykład regionalnej potęgi, którą niekoniecznie są Stany Zjednoczone czy Kanada, tylko w tym przypadku Singapur. No bo Singapur to jest Azja Południowo-Wschodnia, tak? Natomiast wciąż te dwie strony stworzyły coś swojego, a w rozdziale dotyczącym Trade Facilitation są zapisy źródłowe z Kanady i Stanów Zjednoczonych, ale nie ma z Meksyku, co nam mówi, że to jest z tych późniejszych umów, a nie z nafty. A jeśli podzielimy to na konkretne umowy, to wciąż ta nafta jest umową źródłową najmocniejszą, w największym stopniu wpływającą na umowę Korei z Indiami. Natomiast w sześciu kolejnych umowach mamy ten Singapur, tak? Druga najważniejsza umowa jest właśnie z Indiami, natomiast kolejne umowy Singapuru są z innymi, są też z innymi krajami i właśnie dlatego Singapur ma większe znaczenie niż nawet Stany Zjednoczone, Kanada i Australia razem wzięte. No i teraz możemy przejść do grup rozdziałów, czyli jak to będzie dotyczyć digital economy. Żeby zanim przejdziemy do digital economy, chcielibyśmy pokazać Państwu wybrane rozdziały. Tutaj mamy, przygotowaliśmy ich więcej, ale tak, żeby chyba skrócić, to ograniczymy się do Rules of Origin, Financial Services i na koniec Digital Economy. Dlaczego wybraliśmy akurat takie umowy? Zależało nam na tym, żeby sprawdzić tę metodę na rozdziałach, które mają trochę inną charakterystykę niż te rozdziały dotyczące gospodarki cyfrowej. I wybraliśmy rozdziały dotyczące środków sanitarnych i fitosanitarnych i reguł pochodzenia towarów. Przede wszystkim dlatego, że to są rozdziały bardzo tradycyjne. Znaczy, to są takie rozdziały, które w zasadzie możemy znaleźć w każdej z tych ponad 300 umów handlowych, które są podpisane. I to są również takie rozdziały, które bardzo bazują na tym, co jest regulowane w ramach Światowej Organizacji Handlu. W związku z tym mamy takie wrażenie, że to nie są takie rozdziały, które się w tej chwili tworzą, które gdzieś tam dopiero budujemy te regulacje. Następna cecha charakterystyczna tych rozdziałów to jest też to, że jest ich bardzo dużo, to znaczy bardzo dużo umów zawiera te rozdziały, w związku z tym mamy co porównywać. Z kolei usługi finansowe i ułatwienia w handlu to są takie obszary, które są relatywnie nowe. One nie są w każdej umowie handlowej, w związku z tym mają takie cechy, które są trochę bardziej zbliżone do tego, co możemy zaobserwować w tych rozdziałach dotyczących gospodarki cyfrowej. I to są też, i na przykład regulacje dotyczące ułatwień w handlu, to są takie regulacje, które zaczęły pojawiać się w umowach handlowych w ciągu ostatnich 10 lat. Od niedawna dopiero mamy wielostronne porozumienie zawarte w ramach WHO w tym obszarze. W związku z tym to jest taki obszar, gdzie dopiero kształtują się regulacje i to jest to, co zbliża te rozdziały do tego, co mamy w rozdziałach o gospodarce cyfrowej, które mają ich takimi bardzo charakterystycznymi cechami, czyli i rozdziały dotyczące gospodarki cyfrowej, czy nawet same umowy dotyczące gospodarki cyfrowej. To są umowy, które pierwsze, a może przejdę do tego, jak już będziemy pokazywać wyniki dla tej grupy rozdziałów. Więc porównawczo zaczniemy od reguł państwa pochodzenia, dlatego że patrzę, że już nam niewiele czasu zostało, więc
Co możemy zaobserwować? Możemy tutaj zaobserwować przede wszystkim to, że w każdej z umów, jakie mamy, w jakich mamy rozdział dotyczący reguł państwa pochodzenia, jest bardzo duża część tych wspólnych engramów. I to może być tłumaczone na dwa sposoby, które pewnie znajdują zastosowanie oba. Znaczy jedno to jest takie, że to są takie rozdziały, które są bardzo tradycyjne, w związku z tym one się pojawiają we wszystkich umowach handlowych, są w tradycyjny sposób robione. A druga jest taka, że tam jest bardzo duża część takiego ogólnego, takich ogólnych regulacji dotyczących handlu międzynarodowego. Natomiast to, co jest charakterystyczne, to jest przede wszystkim to, że największe znaczenie wśród tych umów ma niewątpliwie NAFTA. To musimy zjechać tutaj, żeby przybliżyć i od tego wyjść. Aż 61% w tym rozdziale w NAFTA to jest pierwsze pojawienie się. Pierwsze, dlatego że ono później zostało wiele razy skopiowane. I już tutaj widać, że te państwa, które są stronami NAFTA, mają bardzo duży udział. Kanada, te umowy, które są zawarte przez Kanadę, mają duży udział, ale też te umowy, które są zawarte przez Kanadę, mają wyraźnie duży udział Meksyku i USA, co wskazuje na to, że tam to znaczenie NAFTA jest bardzo duże. Wyraźnie widać, że USA w zasadzie jest tym, jak to my nazwaliśmy, rule makerem sam dla siebie. Ale to jest też taki obszar, tak, czyli te USA w zasadzie kopiuje samo od siebie, opiera się głównie na własnych umowach, w tym przede wszystkim na swojej umowie na NAFTA. Warto też zauważyć, że zupełnie nowy rozdział, napisany w pewnym sensie od początku, jeśli chodzi o reguły państwa pochodzenia, znalazł się w nowej umowie pomiędzy Kanadą i Meksykiem. Aż 72% to są nowe regulacje. No i też wyraźnie też widać pewne regionalizmy tutaj, tak, że mamy duży udział Mercosuru, który jest takim rulemakerem sam dla siebie, ale też już tutaj widać bardzo duże znaczenie Singapuru, który chociaż jest bardzo małą gospodarką, to jednak ma duże znaczenie jako rulemaker, chociaż i tak od razu mogę Państwu powiedzieć, że jest ono mniejsze niż w tych nowszych obszarach, w tych tradycyjnych. No i też widać to, co wyraźnie że widać jedną bardzo wyraźną cechę umów z kolei Unii Europejskiej, których to chyba jest na kolejnym slajdzie, prawda? Unia Europejska jest twórcą reguł sama dla siebie, to znaczy Unia Europejska w dużo mniejszym stopniu niż inni uczestnicy handlu międzynarodowego kopiuje rozwiązania od innych, natomiast tworzy je sama dla siebie, ale też wyraźnie widać, że Unia Europejska nie ma jednego wzoru, który powiela wszędzie. Tutaj bardzo ciekawe zjawisko można zaobserwować na tych procentach, które w tej chwili widać, mianowicie, że na przykład jest specjalny wzór dla państw Partnerstwa Wschodniego. Widać, że aż 41% z tego zakresu engramów pojawia się po raz pierwszy w umowie Unii z Ukrainą i później duża, bardzo, bardzo duża część jest kopiowana w umowach z Armenią, Gruzją i Mołdawią, czyli tymi państwami, które podpisały w zasadzie w tym samym czasie umowę. Myślę, że możemy przejść do kolejnej grupy rozdziałów. To już są financial services, czyli digital economy. Czy tu jest jakoś szczególnie niż w innych obszarach? Więc te umowy, te rozdziały dotyczące digital economy, one mają taką charakterystykę,
że po pierwsze w ogóle państwa zaczęły regulować te kwestie dopiero w XXI wieku. Pierwsze umowy zostały podpisane w 2001 roku i od razu rzuca się w oczy to, że tutaj taką szczególną rolę pełnią Australia i Singapur, no i oczywiście Stany Zjednoczone tradycyjnie, głównie dlatego, że to są te państwa, które po raz pierwszy zaczęły regulować te kwestie. To w umowach właśnie Singapuru, Australii i Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiły się postanowienia dotyczące gospodarki cyfrowej. A od razu tutaj widać Unia, Singapur, Australia i Stany Zjednoczone, Singapur. I ten Singapur malutki jest pełni naprawdę szczególną rolę, jeśli chodzi o tworzenie reguł z zakresu gospodarki cyfrowej. Jest tym bardzo aktywny i znacznie bardziej wpływa na to, w jaki sposób te postanowienia są tworzone, niż wynikałoby to z siły gospodarki czy z jego udziału w handlu międzynarodowym. Te rozdziały mają też taką cechę charakterystyczną, że one się dopiero tworzą, więc one się bardzo wydłużają. One rosną. Cały czas są tworzone nowe regulacje, w związku z tym cały czas jest pole do tego, żeby wymyślać nowe sposoby uregulowania jakichś kwestii. I tak na przykład wyraźnie widać moment, w którym zaczęły to dodawać do tych regulacji przepisy dotyczące ochrony konsumentów, czy przepisy dotyczące ułatwień w handlu, czy w ostatnim okresie, już takim zupełnie nowym, kwestie dotyczące danych, nie tylko danych osobowych, ale w ogóle przepływu danych. I to jest tak, że jak już to z tradycyjnej analizy wiemy, że o ile Unia Europejska tutaj regulowała wszystko w bardzo specyficzny sposób od zawsze, i to bardzo dobrze widać w tym, co w tej chwili widzicie Państwo na swoich ekranach, czyli że Unia jest tutaj twórcą sama dla siebie. Unia tworzy własne sposoby regulowania gospodarki cyfrowej w swoich umowach handlowych, koncentruje się na kwestiach dotyczących właśnie ochrony konsumentów, dotyczących, a w mniejszym stopniu, czy przede wszystkim przepływu danych osobowych, a w mniejszym stopniu na takiej wolności gospodarczej, co jest priorytetem dla nas. W związku z tym te umowy zawierane przez Unię Europejską, one mają tutaj ponad przeciętnie dużą duży procent tych engramów pochodzących z innych umów Unii Europejskiej, ale też dosyć duży udział tych pierwszych wystąpień. Na przykład tutaj, co charakterystyczne, mamy bardzo duży, 44% pojawia się w umowie z państwami karaibskimi, dlatego że to jest model, który został później powielony w innych umowach z państwami AKP. W związku z tym stąd taki duży udział. Znowu widać pewien model, jeśli chodzi o Ukrainę. Tam jest dosyć też dużo, bo aż 30%, czyli Unia jakby sama dla siebie jest tym twórcą reguł. Stany Zjednoczone tutaj paradoksalnie nie wychodzą na aż tak silne, pewnie dlatego, że musiały się podzielić właśnie tą swoją rolą rulemakera z Kanadą częściowo, jak widać, która też ma bardzo duży wpływ na tworzenie tych reguł, ale także właśnie z Singapurem i Australią, co widać. Tak, że tutaj jak popatrzymy sobie na ten procentowy udział Singapuru i Australii, Singapur to jest ta przedostatnia chyba kolumna, a Australia dla odmiany tutaj piąta, czyli to jest pierwsze państwo, bo one są. Widać, że tu jest często powyżej 10%, a w umowach australijskich jeszcze więcej, ale też widać, że więcej jest tych procentów wtedy, kiedy to jest umowa z danego regionu. Czym to tłumaczymy sobie? Bo myśmy też zaczęli analizować już poszczególne
umowy. I to widać bardzo dobrze, jak zaczniemy analizować już poszczególne umowy na tych takich wykresach, które już rozbijają szczegółowo na umowy. To jest umowa Korei z Kanadą, tak? Dobrze pamiętam, co pokazujemy. I jak tutaj dobrze widać, że Kanada wykorzystuje swoje regulacje, nie tylko swoje umowy ze Stanami Zjednoczonymi. No na przykład ta umowa jest starsza, więc widać, że ten model się buduje, że tutaj mimo, że tak, Kanada, Korea, to widać wpływ również umów Australii i Stanów Zjednoczonych, bo to jest jedna z tych pierwszych umów. Stanów Zjednoczonych z Singapurem, bo to jest kolejna z tych pierwszych umów, ale właśnie bardzo duży udział wcześniejszych umów Kanady, czyli jakby Kanada też tutaj buduje własny model. I to jest taka umowa jeszcze wcześniejsza. Ona już to nie jest taka umowa, gdzie jest ten model regulacji gospodarki cyfrowej jest rozbudowany. Takie rozbudowane modele pojawiają się w ostatnio zawieranych w 2020 roku umowach, które dotyczą tylko gospodarki cyfrowej. To jest wykres, który dotyczy umowy o handlu cyfrowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Japonią. To jest taka umowa, która uzupełniała umowę o handlu towarami. I tutaj widać, że tak naprawdę przełomowym momentem było zawarcie partnerstwa transpacyficznego. Mimo że Stany Zjednoczone nie są stroną tej umowy, to tutaj widać, że jednak udział w negocjacjach Stanów Zjednoczonych, bo proszę pamiętać, że TPP to była ta umowa, z której Stany Zjednoczone się wycofały już po jej podpisaniu, pozostałe państwa zawarły ją w formie CPTPP, czyli Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, ale wpływ Stanów Zjednoczonych na tę umowę był tak duży, że Stany Zjednoczone powielają ten model w swoich umowach i TPP miał bardzo duży wpływ na USMCA, ale też na tę umowę. No i tutaj widać, że Stany Zjednoczone też budują swój własny model regulacji gospodarki cyfrowej, bo największe znaczenie dla umowy pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi miała umowa pomiędzy Stanami, Kanadą i Meksykiem, ponadprzeciętne. Tak. I na koniec zawiesiłam się. DEPA. To jest DEPA. Ach, no tak, oczywiście. To jest umowa szczególna z perspektywy tego, w jaki sposób naszym zdaniem potoczą się rozwiną się regulacje dotyczące gospodarki cyfrowej, bo to jest analiza dotycząca Digital Economy Partnership Agreement. To jest umowa wyłącznie o gospodarce cyfrowej, zawarta pomiędzy Singapurem, Nową Zelandią i Chile, czyli te państwa, które wychodzą nam w badaniach jako te superpowers, ale to jest też umowa, która ma charakter otwarty, czyli te państwa mówią wprost, że każdy, kto ma ochotę, może do tej umowy przystąpić. Ona też ma taki charakter, że można przystąpić do poszczególnych modułów. Nikt do tej pory tego nie zrobił, ale zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. I tutaj bardzo dobrze widać, że to jest umowa, która bardzo poważnie rozwinęła ten model, bo mamy bardzo duży procent jedynych wystąpień i wspólnych engramów. I to znowu można tłumaczyć na dwa sposoby. Jednym jest to, że wciąż w każdej umowie handlowej muszą być te regulacje, które dotyczą w ogóle gospodarki i tego, w jaki sposób tradycyjnie formułuje się przepisy w umowach dotyczących, znaczy w umowach handlowych, niezależnie od tego, co jest przedmiotem regulacji. A z drugiej strony oczywiście zawsze mamy mnóstwo takich wspólnych engramów dotyczących zobowiązań do współpracy, tego, że państwa będą się starały coś osiągnąć. To są te niestety wspólne engramy tak zwane. Ale tutaj też widać właśnie bardzo duży wpływ
bardzo duży wpływ przede wszystkim TPP na sposób, w jaki została sformułowana ta umowa DEPA. Widzę, że już tak Weronika chyba patrzy na nas znacząco, że musimy kończyć. Także szybciutko wnioski. To są nowe obszary, potencjał dla nowych państw, stąd taka szczególna rola tych państw, które są po prostu aktywne w regulowaniu gospodarki cyfrowej. No tutaj to znaczenie Singapuru i Australii jest zupełnie zaskakujące i ponadprzeciętne. Aczkolwiek tradycyjne siły, czyli Unia, która reguluje wszystko sama dla siebie i stanowi wzorzec sama dla siebie, i Stany Zjednoczone, które jednak kreują wzorzec także dla innych, nie są bez znaczenia. No i oczywiście jedna uwaga, że jakby cała ta analiza ma jeden, wiąże się z tym problemem. Czasami są tak długo negocjowane umowy, że w naszych badaniach pojawiają się, bo myśmy wzięli pod uwagę moment podpisania umowy, że one są negocjowane dłużej niż, ale tekst jest znany wcześniej, więc ktoś inny, więc to zdąży podpisać umowę na tej bazie, to jest coś, co może wpłynąć na te nasze badania. No dobrze, to ja już skończę. Dziękuję bardzo. I jesteśmy, czekamy na komentarze. Rola prowadzącego ma wiele zalet, ale tę jedną wadę, że trzeba pilnować czasu debaty. I to jest taki moment, że chciałabym poprosić o komentarz pierwszego z naszych gości, czyli profesora Brodzickiego. Ja mam wrażenie, że naszą delabową specjalnością są i innowacyjne tematy, i innowacyjne sposoby badania, ale dzisiaj postawiliśmy poprzeczkę wyjątkowo wysoko, a o wysokość tej poprzeczki chciałam właśnie zapytać profesora i oddaję mu głos. Okej, mam nadzieję, że Państwo mnie słyszycie. Dzień dobry. Po pierwsze chciałem podziękować za zaproszenie, skierowane głównie przez panią dyrektor Śledzieską, tutaj obecną, jak widzę, żeby skomentować ten ciekawy paper. Na pewno jest to ciekawe. Ja jestem ekonomistą. Tutaj sądzę, że większość osób jednak jest prawnikami. Moim zdaniem zderzenie ekonomii i prawa jest jak najbardziej korzystne i ciekawe. Też mam przypadki na uczelni, na Uniwersytecie Gdańskim, magistrantów, którzy właśnie byli z Wydziału Prawa. Powstawały bardzo ciekawe prace, aczkolwiek zawsze rozmowy ekonomisty z prawnikiem są dość trudne, bym powiedział. Te kwestie języka decydują, troszkę inny punkt spojrzenia, ale jestem otwarty. Tutaj mamy do czynienia z tekstem, który jeszcze jest ciekawszy, bo wykorzystuje bardzo fajne rozwiązania związane z data mining, text mining tak naprawdę. Artykuł bardzo mi się podobał. Jest ciekawy, jest nowatorski, jest na pewno innowacyjny. To takie podejście do umów, z którym ja się wcześniej, szczerze mówiąc, nie spodziewałem. No może poza światem akademickim, gdzie też mówimy sobie o kwestii pewnego copycatting, zapożyczenia pewnej treści. Tutaj mówimy o poziomie międzynarodowym, tworzenia regionalnych ugrupowań integracyjnych. Na pewno tutaj też zostałem poproszony, żeby troszkę Państwa stymulować co do dyskusji, czy to jest ciekawe, w którym kierunku można dalej podążać. Moim zdaniem jest to bardzo ważne. Po II wojnie światowej oczywiście następuje integracja na poziomie multilateralnym, ale także następuje proliferacja ugrupowań integracyjnych różnego rodzaju. Tak? Tych ugrupowania mają kilka poziomów, czyli mają tak zwane PTA-e, FTA-e, czyli strefy wolnego handlu, unie celne, rynki wewnętrzne, na zasadzie common market, już wykraczające znacząco poza kwestie związane z przepływami, z przepływem szczególnie dóbr, ale to się dzieje. Czy będzie się działo w przyszłości? Raczej tak. Znaczy takie trendy, o których się dyskutuje, mówi się o tym, to jest raczej powstawanie nowego rodzaju ugrupowań, czyli tak zwanych mega ugrupowań, czyli łączących naprawdę duże ilości państw. Przykładem może być CPTPP, już tutaj wcześniej, o którym mówiliśmy, oraz RCEP, czyli RCEP tak naprawdę, który też może ciekawa informacja. Ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, że RCEP został już ratyfikowany przez 10 państw, więc wiemy, że 2 stycznia 2022 wejdzie faktycznie w życie. Tak? Czy warunki wejścia RCEP-u zostały spełnione? No i druga ciekawa rzecz, taka ciekawostka, CPTPP, które jak wiecie Państwo powstało troszkę z TPPP, do którego USA nie przystąpiły, no do tego CPTPP formalny akces zgłosiły Chiny.
a paradoksalnie TPP miało być przeciwwagą dla rosnącej jakby roli Chin, szczególnie w obszarze Azji i Azji Pacyfiku. Więc te rzeczy się dzieją, one będą się działy. Te ugrupowania wchodzą także na troszkę inny poziom, czyli zaczynają te umowy, przepraszam, regulować też kwestie nowe, tak, także związane z gospodarką cyfrową, dlatego tego typu spojrzenie moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Co więcej, można też jakby też inspiracyjnie można powiedzieć, że pandemia COVID-19, czy ten wstrząs, który mamy obecnie, bo on jeszcze się nie skończył, pewne elementy przyspieszy, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie gospodarki cyfrowej. Widzimy, no też jako osoba związana z EBSL-em, mam prawo powiedzieć, że widać faktycznie mocne przyspieszenie tej tak zwanej transformacji digitalnej, czyli cyfrowej, masowe przejście na RPA, na wykorzystanie sztucznej inteligencji i tak zwane IPA, czyli Intelligent Process Automation. Faktycznie to następuje bardzo szybko także w naszym kraju i globalnie widzimy tutaj duże przyspieszenie, więc nie ma wątpliwości, że nastąpi też proliferacja tego typu rozwiązań, o których Państwo dzisiaj mówiliście. I te elementy będą musiały być regulowane. No i te pewne ugrupowania, które powstają, przykładowo RCEP, także będą szły w kierunku właśnie później, moim zdaniem, no, obejmowania również tego obszaru praw własności intelektualnej, gospodarki, e-gospodarki jako takiej, no i tworzenia łańcuchów dostaw, szczególnie w charakterze regionalnym. Tak, tutaj tego się spodziewamy w ciągu najbliższych 10 lat, czyli raczej przejścia z globalnych łańcuchów w kierunku zregionalizowanych łańcuchów dostaw, czyli to oznaczałoby także więcej nearshoringu i więcej tak zwanego backshoringu. Z mojej strony, jeżeli chodzi o tekst, jakby takie troszkę powiedziałem o pewnych uwarunkowaniach, moim zdaniem warto byłoby spojrzeć na to, o czym Państwo mówicie, także z perspektywy wstecz troszkę się cofnąć. Ja bym też chciał, żeby Państwo dokonali jakby analizy, na ile te zapisy, które są obecne, wynikają także z pewnych porozumień multilateralnych. To znaczy, na ile to pokrywa się z GATT-em, WTO i przykładowo TRIPSami, czyli pewnymi innymi rozwiązaniami, które powinny być teoretycznie nadrzędne, prawda? No bo one są związane z rozwiązaniami multilateralnymi, a później schodzą na poziom regionalny. Tutaj nie mówimy o superpowers i mówimy, kto kogo kopiuje, ale de facto czy kopiujemy z pewnych rozwiązań ogólnych. Moim zdaniem warto byłoby tę część analizy pokazać, w sensie samego pokazania także na zasadzie dynamicznej, to znaczy Państwo pokazujecie trochę to statycznie, nie mamy trzeciego wymiaru trochę czasowego. I to jest moja sugestia, żeby pokazać gdzieś ten czas. Wiem, że to jest ciężkie do zrobienia na zasadzie paperu, ale no, jeżeli mówimy już bardzo innowacyjnie, a to jest grupa bardzo innowacyjna, to w tym momencie moim zdaniem możemy też mówić o wizualizacji trójwymiarowej, a czemu nawet nie czterowymiarowej. Tak? Gdybyśmy to dodali, byłoby to świetne. To znaczy, jak to się zmienia po czasie, byłoby to ciekawe. Moim zdaniem, no, mówicie Państwo też, no, duży był nacisk na naftę, później faktycznie zobaczyłem, że pojawia się też USMCA, na pewno ciekawe. Moim zdaniem warto też skupić się na jednym przypadku szczególnym, to znaczy największej tragedii współczesnej Europy, moim zdaniem, czyli Brexitu tak naprawdę. Pytanie do czego to doprowadzi w przyszłości, ale Brexit jest o tyle ciekawy, że to wiąże się tak naprawdę z pierwszym przypadkiem, w którym państwo, które było na zaawansowanym poziomie rynku wewnętrznego, schodzi w dół do poziomu regulacji swojej wymiany handlowej z Unią Europejską, czyli do strefy wolnego handlu. I teraz pytanie oczywiście, jak Wielka Brytania będzie kształtowała swoje pewne rozwiązania. Więc ciekawe no jest szczególnie moim zdaniem właśnie, jak Wielka Brytania, w jaki sposób, skąd będzie zapożyczała pewne rozwiązania, czy będzie jednak kopiowała, chyba nawet Państwo to w tekście piszecie, że na razie de facto wykorzystuje regulacje między sobą a Unią w stosunku do innych umów. Pytanie, co będzie w przyszłości. Tak? Na piątkowym seminarium w Szkole Głównej Handlowej profesor Ian Wooten mówił o tym, że raczej Szkocja ogłosi niepodległość, a w konsekwencji pojawi się problem regulacji rynku wewnętrznego Szkocji z Wielką Brytanią oraz Szkocji z Unią Europejską. Będzie to mega ciekawy case moim zdaniem. Więc także tutaj na pewno bym sugerował skupienie się na tym obszarze. Kolejna taka jeszcze sugestia moim zdaniem,
To jest oczywiście, tutaj Państwo piszecie w tekście na temat rules setters i rules makers, tak, czyli kto od kogo kopiuje, w sensie jakby patrząc z perspektywy text mining tak naprawdę, ale dla mnie jako ekonomisty fajnie byłoby spojrzeć na to także z perspektywy takiego rzeczywistej superpower, w sensie ekonomicznej. I tutaj jest pewien taki obszar ekonomii, który może być ciekawy też dla Państwa. To jest kwestia z obszaru, którym też się zajmuję z ekonomii międzynarodowej. To jest kwestia tak zwanego vehicle currency albo world currency. I bardzo mocno mówi się o tym tak zwanym soft power i hard power, ale hard power także w rozumieniu militarnym. Nie wiem, czy pójście w tym kierunku nie byłoby też dla Państwa ciekawe, czyli inny sposób definiowania tego superpower, bo rozumiem, że Państwo też stosujecie kwestie jakby no, państwa, które jako pierwsze, albo regionu, które jako pierwsze reguluje pewien fragment, a później jest to kopiowane wtórnie. Jeżeli chodzi, już kończąc, jeżeli chodzi o uwagi, to na pewno co do samego tekstu, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy, moim zdaniem także, żeby zwiększyć jego szanse na publikowanie w dobrych żurnalach, ja bym dał jednak większy nacisk na pokazanie contribution, szczególnie do literatury światowej, to też jest istotne. Jako no, szef projektu NCN-owskiego do niedawna, który się jeszcze skończył, a jeszcze piszemy, wiem, że na pewno te contribution musi być podkreślane, żeby mieć faktycznie szansę na publikowanie w wysokich impact faktorach. No i gdzieś może wskazanie na końcu tego byłoby jednak pewnych ograniczeń stosowanej metodologii. Ale ogólnie rzecz biorąc, gratuluję. Pomysły czterowymiarowe, czemu nie? To tylko może tyle z mojej strony. Super, bardzo dziękujemy. Ja może, ponieważ pojawia się też sporo pytań na naszym Q&A-u, ja może zadam jedno, które wydaje mi się najbardziej ogólne, a odnosi się też do tego, o czym Pan przed chwilą powiedział, a mianowicie jakie są ograniczenia stosowanej przez Was metodologii? I to jest pytanie i do Magdy, i do Łukasza. Tak, to może ja odpowiem te kwestii, w kwestii metodologicznej. Jest kilka założeń, jest sporo całkiem założeń, które przyjęliśmy. Czyli na przykład, że optymalna długość wynosi 4 tych n-gramów. To jest kwestia ekspercka i każdy mógłby się kłócić, że być może lepiej jest 3, być może lepiej jest 5. Ale najlepiej zjeliśmy po prostu tę liczbę i można było zauważyć na takie engramy spośród tych, które się najczęściej pojawiały, typu law of the sea, czyli typowe wyrażenie, które ma dokładnie te cztery znaki i nie jest znaczące samo w sobie. Choć z dużym prawdopodobieństwem tak znowu w jakiś sposób zwiększyć szanse na publikację, to możliwe, że to rozszerzymy. Ponieważ to jest tekst prawniczy, to zdecydowaliśmy się, że wszystko jest tam ważne. Czyli jeśli mamy umowę, to która pewnie jest przesyłana tam i z powrotem przez zespoły prawników, to między jest ogromna różnica między E a W, więc nie chcemy tutaj wykluczać tego typu słów. No i pozostaje to ograniczenie metodologiczne związane z, które było wspomniane pod koniec, czyli tego, że Turcja, Singapur podpisały sobie umowę kopiując ogromne fragmenty z Unia Japonia. To jest ograniczenie metodologiczne, którego mamy świadomość, które nie jest do rozwiązania tą metodologią, jest możliwe trochę do rozwiązania tym drugim typem wykresów, czyli tymi flowchartami, które pokazaliśmy.
No na pewno jeszcze pozostaje nam do rozstrzygnięcia to, że mamy problem z pozostawieniem poza całkowicie poza badaniem wszystkich umów hiszpańskojęzycznych. Czyli zastanawialiśmy się nad tym, jak to zrobić, ale nie możemy polegać na googlowym tłumaczeniu. Te umowy bardzo często nie mają w ogóle wersji angielskiej, więc po prostu pozostawiliśmy je poza analizą. Co do tych superpowers, to ja mam wrażenie, że my najwięcej czasu do tej pory spędziliśmy na dyskusji na temat tego, jakie państwa wybrać, jak to zrobić. Testowaliśmy, bo już mamy jakby dwie wersje, tak? Testowaliśmy taką wersję, gdzie po prostu przyjęliśmy jakieś superpowers na podstawie tego, co nam się wydawało. Testowaliśmy również taką wersję, gdzie skupialiśmy się dużo bardziej na sile gospodarczej. I tam włączaliśmy jakieś takie superpowers typu Indie, różne inne państwa, państwa europejskie poza Unią Europejską. W końcu doszliśmy do wniosku, że z perspektywy tego, jak my to dzielimy, to najwięcej sensu ma przyjęcie tego kryterium, które państwa faktycznie mają największy procent tych first occurrence, i przyjęliśmy po prostu pierwsze 10. I jak zobaczyliśmy, jak nam wychodzi te pierwsze 10, to okazało się, że to nawet w sumie ma sens, bo to obejmowało wszystkie te państwa, które intuicyjnie wydawało nam się, że są tymi superpowers, Stany, Unia, wiadomo, one były najwyżej. Te państwa, które nas najbardziej zaskakiwały od początku, czyli właśnie Australia, Singapur, Nowa Zelandia. Trochę byliśmy zaskoczeni rolą tych państw hiszpańskojęzycznych, czyli tego, że wyszedł właśnie ten Meksyk. Bardzo długo się zastanawialiśmy na przykład, jak rozdzielać naftę i USMCA, bo ta nafta ma absolutnie z perspektywy tych badania tego rulemakers, rule takers, to nafta ma absolutnie fenomenalne znaczenie. Znaczy ja tutaj myślę, że zgodzimy się z profesorem Brodzickim, że no, nafta to była ta pierwsza umowa, która w zasadzie zaczęła tą kolejną falę, prawda? Jak się tam dzieli, nawet czy w ekonomii, czy w prawie, jak się dzieli te fale integracji gospodarczej, to nafta to jest ten moment przełomowy. Więc ona miała ogromne znaczenie i to widać w tym badaniu, więc kluczowe znaczenie miało, jak przydzielić Meksyk. No i stąd, ale wyszło, że ten Meksyk to nie tylko kopiuje, nie tylko przez naftę ma to znaczenie, ale również przez na przykład Unia Meksyk, która była dosyć wcześnie zawarta i też ma duży wpływ na inne umowy. Więc no stąd taka metodologia. Rozumiem, że na resztę pytań mam odpowiadać potem. Tych pytań jest jeszcze trochę. Ja chciałabym teraz poprosić o komentarz doktora Boniego, ponieważ ten wątek cyfrowy, niezależnie od tego, jakie kraje braliście pod uwagę albo jakie będziecie jeszcze brali w kolejnych badaniach, jest bardzo silny. Dlatego zależy nam też na głosie praktyka, który tym procesom legislacyjnym się przyglądał, uczestniczył w nich i je kształtował. Po pierwsze, słychać wszystko? Tak. Dobrze, dziękuję. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. The Lab organizuje w ogóle świetne webinary na różne tematy, więc wszystkim polecam przy okazji. I oczywiście chciałem pogratulować autorom tego tekstu, tej pracy, dlatego że wydaje się, że mogą stworzyć taki nowy wzorzec poprzez to odpowiednie, inteligentne użycie data mining i algorytmów do tego, żeby różne prawne porozumienia badać, także historycznie, żeby się nad tym zastanawiać. Wczoraj brałem udział w takiej dyskusji na temat związanej z dziesięcioleciem ACTA, protestów ACTA, i tam się pojawiły różne odwołania do umów takich tych tripsowych, tak to powiedzmy, i tego, jak one wprowadzały różne reguły dotyczące własności intelektualnej. I była podana taka istotny związek między tymi umowami a ACTA. I wydaje się, że takie nawet historyczne przeanalizowanie mogłoby nam wiele pokazać, a przy okazji odsłonić, jak różne umowy międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej zmieniają charakter wtedy, kiedy wchodzimy do rzeczywistości cyfrowej.
i na tej rzeczywistości cyfrowej oczywiście chciałem się skupić. Po pierwsze, myślę, że skoro jedną ze spostrzeżeń i konkluzji tego badania jest na przykład ten kilkukrotnie dzisiaj przywoływany wątek dotyczący Singapuru i jego takiej twórczej roli, nie tylko naśladowczej, ale właśnie twórczej roli, to przy okazji ten rodzaj badania może zadać pytanie dotyczące tego, jak naprawdę definiować siłę gospodarczą jakiegoś kraju. Bo gdybyśmy mierzyli siłę gospodarczą Singapuru wielkością gospodarki, a porównali to z innowacyjnością gospodarki, badając różne parametry, to mogłoby się okazać, że ta siła, szczególnie w tych dziedzinach nowych, cyfrowych, innowacyjnych, siła Singapuru jest istotna dla tego oddziaływania i tworzenia nowych norm i nowego podejścia do praw cyfrowych. Także przy okazji, tak, jak wchodzimy w rzeczywistość cyfrową, to warto się zastanawiać, kto tak naprawdę jest liderem i kto jest innowacyjny. I w tym kontekście oczywiście brakowało mi trochę szerszych odniesień w tym papierze, w tej pracy, w tej analizie do Chin. Bo skądinąd, jak patrzymy dzisiaj na potęgi cyfrowe, to w oczywisty sposób w wielu dziedzinach zresztą już Chiny są na pierwszym miejscu, Stany Zjednoczone na drugim, mówi się o Unii Europejskiej jako tej, która ma to trzecie miejsce. I teraz dobrze byłoby się zastanawiać na przykład nad tym, w jakich dziedzinach Chińczycy, którzy tworzą swoją legislację, swoje ramy prawne, ale też kopiują pewne rzeczy, patrząc nie poprzez umowę, tak, tylko wykorzystują doświadczenie na przykład europejskie. Kilka tygodni temu weszła w życie chińska legislacja dotycząca ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Tak? I oczywiście ona jest inna niż ta europejska, ale pewnie gdybyśmy tego porównania tą metodą dokonali, to by się okazało, że jakieś niektóre elementy są tutaj powielone. I to mnie prowadzi do takiego wniosku dotyczącego Unii Europejskiej. Ponieważ Unia Europejska może nie jest aż tak silna gospodarczo jak Chiny i Stany Zjednoczone, ale niewątpliwie, szczególnie w tych dziedzinach cyfrowych, staje się, niektórzy uważają, że to jest nadmiar regulacji, które w Unii Europejskiej występują, ale staje się takim twórcą norm, takim norm-setterem. I to jest pytanie, które chciałbym też tutaj postawić. Czy można przy okazji tego badania wyłowić, tak? Czy w oparciu o badanie dokonać interpretacji, która by pokazywała, że w gruncie rzeczy inne kraje traktują, tak, to doświadczenie i osiągnięcia Unii Europejskiej jako takie, do których warto się odnosić. I przy okazji było takie porozumienie pomiędzy Japonią a Unią Europejską dotyczące przepływu danych, nie tylko danych osobowych, ale przepływu danych. Inicjatorem tego porozumienia był biznes japoński, który uznał, że trzeba się liczyć w nadchodzącej i to szybko przyszłości z potrzebą współpracy, współdziałania, gospodarczej wymiany z Unią Europejską i że powinno to w tym świecie niekiedy kontrowersyjnych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych być ujęte w ramach jakiegoś porozumienia. I to biznes japoński najpierw przekonywał organizacje obywatelskie w Japonii, że warto o tej ochronie danych osobowych pomyśleć nie w identyczny, tak, ale w trochę podobny sposób, jak to się działo i dzieje w Unii Europejskiej. Po drugie, można byłoby, wykorzystując tę metodę, i to takie zaproszenie dla wszystkich, dokonać takiego porównania nie tylko umów, ale również i czy można, czy to jest możliwe, czy widzicie Państwo w tym sens, przepisów prawnych, jak już się skupiłem na tej ochronie danych osobowych, dotyczących ochrony danych osobowych, wszystkie kraje tej wspólnoty gospodarczej krajów poradzieckich, wspólnota niepodległych państw, to się tak przecież nazywa i Gruzja i Ukraina z tego wystąpiły, ale inne dalej razem z Rosją funkcjonują. Jak spojrzymy na analizy, to się okazuje, że prawie wszystkie te kraje poza dwoma mają rozwiązania prawne mówiące o ochronie danych osobowych. I teraz
takie porównanie, tak, rozwiązań ich i tego, co występuje w Unii Europejskiej. Myślę, że mogłoby być ciekawe, żeby też jasno pokazać, gdzie naprawdę rodzą się takie czy inne problemy. I na koniec jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje ważna, mianowicie jeśli byśmy, powtórzę, inaczej definiowali te potęgi gospodarcze, nie tylko przez czynniki wielkości gospodarczej i tego tempa przyrostu PKB, ale na przykład przez innowacyjność, jeśli byśmy tą metodą dokonywali porównań pomiędzy rozwiązaniami, które w grupach krajów są wprowadzone i jaka istnieje relacja pomiędzy nimi, a tymi rozwiązaniami, które na przykład są w Unii Europejskiej czy w innych krajach. Mówię o wątkach cyfrowych cały czas. To czy z tego mogłaby wyniknąć taka linia rozwojowa legislacji w ogóle i czegoś, co się będzie wiązało też z przyszłymi porozumieniami. Na koniec jeszcze jedna maleńka uwaga dotycząca relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową w ciągu ostatnich paru lat były dosyć wstrzemięźliwe, jeśli chodzi o podpisywanie pewnych porozumień prawnych, ale widać, że w nowej administracji zaczynają dokonywać różnych zmian. Od miesiąca mniej więcej Biały Dom zaczął takie wielkie konsultacje dotyczące spraw cyfrowych, praw konsumenckich, reguł dotyczących sztucznej inteligencji. Tu znowu możemy zderzać, tak, ten norm setting, który pojawia się w Unii Europejskiej z jakąś próbą dostosowania i adaptacji. Generalnie wątki cyfrowe zmieniają, myślę, modele porozumień i muszą być bardziej otwarte na zmieniającą się cyfrową rzeczywistość. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za komentarz, a Magdę i Łukasza poproszę, żeby się do niego odnieśli. To może ja zacznę z takimi bardziej ogólnymi kwestiami, a później Łukasz z tymi bardziej metodologicznymi. Tak, starałam się zapisać, jak to wszystko wygląda. To znaczy tak, na pewno, bo mam tutaj wątek, pojawia się na pewno wątek multilateralizmu. Jeśli o to chodzi, to my się cały czas zastanawiamy, w jaki sposób ewentualnie można to zbadać. Bardzo trudno jest zbadać, jak tą metodą wpływ rzeczywisty WTO. Rozważyliśmy, wydaje mi się, taką opcję, żeby dorzucić tam te kwestie, znaczy odpowiednie rozdziały WTO. Problem polega na tym, że jak myśmy się koncentrowali na tych rozdziałach dotyczących handlu cyfrowego, to nie bardzo mamy co porównywać, bo takiej regulacji w WTO nie ma. Mam wrażenie, że ta regulacja będzie raczej w drugą stronę, no bo mamy w tej chwili negocjowane porozumienie to plurilateralne w ramach WTO i to, co w tej chwili tam czasami przecieka, to wskazuje na to, że no, te inspiracją do tego, co jest tworzone, będzie to, co znajduje się w tych najbardziej zaawansowanych umowach dotyczących gospodarki cyfrowej. Regulacje dotyczące kodów źródłowych, regulacje dotyczące przepływu danych, no takie kwestie. Więc mam wrażenie, że to jest kształtujący się model. To jest też odpowiedź chyba na pytanie o te kształtujące się modele, bo to powiem szczerze, że to bardziej wynika z takiej tradycyjnej analizy, którą ja też robię w ramach zresztą tego samego badania. Czyli na przykład analizowałyśmy z dr Janną Mazur, również z DELAB-u, postanowienia dotyczące kodów źródłowych, postanowienia dotyczące danych, przekazywania danych rządowych i udostępnienia danych rządowych, przepisy dotyczące samego przepływu, data flow i data protection, i tam nam wychodzą takie wyraźne modele regulacyjne australijsko-amerykański i osobny zupełnie model unijny. I to się też ściśle łączy z pytaniem o Brexit, dlatego że jak się popatrzy na tę umowę Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, tą pobrexitową, to ona z perspektywy Unii Europejskiej jest umową absolutnie unikalną, a już jeżeli chodzi o regulowanie gospodarki cyfrowej, to jest już coś zupełnie nowego. To znaczy
ona nie buduje na tym, co wcześniej Unia robiła w tych umowach dotyczących gospodarki cyfrowej, tylko tam się pojawiają zupełnie nowe rozwiązania, ale one są też zupełnie inne regulacyjnie niż rozwiązania w umowach ze Stanami Zjednoczonymi, czy w umowach w tym modelu Stanów Zjednoczonych, czy Australii, czy Singapuru. To są zupełnie nowe rozwiązania. Nie wiem, Łukasz, czy jesteś w stanie udostępnić taki czas do... Tam jest problem taki, że tam są dwa rozdziały dotyczące gospodarki cyfrowej, bo powiem szczerze, że my mamy jeszcze drugi artykuł, który właśnie porównuje regulacje chińskie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. I tam przygotowaliśmy te rozdziały, nie wiem, czy tam się uda udostępnić. Okej, ten dotyczący RCEP, tak? Nie, ten dotyczący Unii i Unia EU UK. Tak, to teraz już tutaj jest. Tak, to tutaj widać, że tak naprawdę największy... Trzy rozdziały. Poczekaj, bo one musiały się chyba zjechać trochę niżej z tego, co... A nie, tu jest są, okay. Data flow. Digital trade, data flow. Właśnie. I tutaj widać, że tak naprawdę największy... Mam wrażenie, że tam coś się rozjechało. Najwięcej jest tych first occurrence albo wręcz only occurrence, dlatego że one potem nigdzie nie zostały jeszcze skopiowane, bo to była ostatnia umowa, którą zawarła Unia Europejska, więc nie miała okazji skopiować tego. Więc efekt jest taki, że my na dziś nie wiemy, czy to jest nowy model, który Unia sobie stworzyła, czy tak jak widać, że tutaj tak naprawdę większość to są albo wzięte z wcześniejszych umów Unii Europejskiej, albo w ogóle nowe rozwiązania stworzone. Ta kolumna druga to jest ten only occurrence, czyli ten jedyny przypadek wystąpienia. I tutaj w tych kwestiach cyfrowych to zarówno z tej analizy takiej text miningowej, jak i takiej tradycyjnej, że po prostu bierzemy przepisy i analizujemy, to wynika, że to jest zupełnie, zupełnie nowy model. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, no myślę, że już widać, co miało być widać, tak? Jeśli chodzi o Chiny, to tam problem jest taki, że Chiny na polu tych umów handlowych w ogóle nie są przesadnie aktywne. Ja mam ogromny problem w ogóle z analizą taką text miningową tych rozdziałów w chińskich umowach dotyczących handlu elektronicznego, bo one nie dotyczą gospodarki cyfrowej, one dotyczą handlu elektronicznego wyłącznie. I one w zasadzie są bardzo mało innowacyjne, dlatego Chiny nam w ogóle nie wychodziły jako ten nowy, tak, to jest RCEP i RCEP ma przynajmniej dużo tych jedynych wystąpień, jeśli chodzi o regulacje. Jeśli chodzi o handel elektroniczny, to jak widać, to jest 32%, to są nowe regulacje, ale jakby po trochu jest wzięte z każdego innego państwa. Tu nie ma takiej wyraźnej przewagi jakiejś, ale ten problem z tym rozdziałem jest jeden, który jest dla mnie jako prawnika kluczowy. Mianowicie tam na końcu, czego nie widać w analizie text miningowej, jest wyłączenie z systemu rozwiązywania sporów, który jest w tej umowie. To znaczy one z definicji nie są egzekwowalne, te przepisy, bo one są wyłączone całkowicie z rozwiązywania sporów, czyli tak naprawdę co by się nie działo, to nikt nie jest tak naprawdę zobowiązany do tego, żeby te rozwiązania wprowadzić. I Chiny też, no i znowu, Chiny na przykład jak regulują przepływ danych, tam w RCEP-ie na przykład jest przepis dotyczący przepływu danych, to on jest tak naprawdę o tym, że przepływ danych może być ograniczony, a nie o tym, że on może być wolny. Więc to jest takie odwrócenie i to też widać w tych umowach. Patrzę, co tu jeszcze mam. Jeśli chodzi o wykorzystanie text miningu do innych danych, to tak płynnie przejdziemy do tego, co będzie Łukasz opowiadał jeszcze. Czy ja mogę się odnieść do tego, co mamy na Q&A-u?
Ja jeszcze te pytania zadam, Magda, na pewno, bo mam poczucie, że mamy sporo wątków z naszej dyskusji, których jeszcze nie wyczerpaliśmy, a pojawiają się kolejne, więc ja je na pewno jeszcze tutaj dorzucę i będę o nich pamiętała. Bo mam wrażenie, że takie analizy są robione, natomiast jeśli chodzi o te przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to największy problem z porównywaniem przepisów z różnych państw tą metodą text miningową jest taki, że to będą przepisy w różnych językach. W związku z tym bardzo trudno je w taki maszynowy sposób porównać, no bo każde maszynowe tłumaczenie, ono będzie, no tam jednak coś będzie stracone w tym tłumaczeniu, więc to jest takie ogromne ryzyko. Ja zgadzam się, że tutaj to znaczenie tej ochrony danych osobowych, ono nie jest takie dobrze widoczne w tym badaniu. Ono w ogóle nie jest tak dobrze widoczne w umowach Unii Europejskiej, chociaż to jest tak, że zaskakująco, znaczy z tych przepisów dotyczących gospodarki cyfrowej, Unia Europejska najwięcej ma przepisów, w największej liczbie umów przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są, i w największej liczbie umów te przepisy są właśnie takie egzekwowalne, że unforceable, jak to się określa w analizowaniu umów. Natomiast faktem jest, że Unia Europejska tak naprawdę rozpowszechnia ten swój model nie przy pomocy umów handlowych, tylko przy pomocy tych decyzji adekwatności albo tych umów, które tak naprawdę zastępują te, tak jak ta umowa właśnie z Japonią, które zastępują te decyzje adekwatności, czyli takie po prostu dwustronne uznanie adekwatności ochrony danych. To jeśli mogę, pani Magdo, bo ta zasada adekwatności o tyle jest istotna, że ona nie wymaga od państwa partnerskiego stosowania takiej samej filozofii prawa. Tak? Ona mówi o tym, że cele muszą być spełnione, natomiast szanuje filozofię prawa, która w danym kraju występuje. To jest ta wielka dyskusja między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Stany mają kompletnie inne podejście, tak, jeśli chodzi o filozofię prawa do ochrony danych osobowych. I w tym sensie, jeśli uda się wrócić do tego privacy shield, który jest zawieszony, no to nie będziemy teraz tej dyskusji rozwijać, to oczywiście z szacunkiem dla tej odrębności filozofii prawa, jaka w Stanach występuje. Na pewno tak. To znaczy tutaj jeszcze jest niebezpieczeństwo takie, że Unia Europejska, jakbyśmy przeanalizowali te umowy już tak tradycyjnie, to się okazuje, że na przykład bardzo wielu państwom słabszym to po prostu narzuca swoje rozwiązania i tam już nie ma adekwatności, tam jest po prostu narzucenie. To jest na przykład przypadek tych państw Partnerstwa Wschodniego, którym po prostu pewne rozwiązania są jednak narzucane. Już ostatnie zdanie, nie chcę. Tylko proszę też pamiętać, że przynajmniej część z tych państw jest na drodze do wejścia do Unii Europejskiej albo aspiruje. I elementem, tak, tej drogi do wejścia do wspólnoty europejskiej jest zgodność prawna. Tak? Więc w tym sensie to nie jest imperialne narzucenie, tylko jeśli chcecie iść w naszą stronę, to musi się to zgadzać. Jest inne uzasadnienie też. Tak, to w ogóle jest charakterystyczne dla tych umów stowarzyszeniowych, które mają właśnie taki cel zbliżania ustawodawstw. Oczywiście tak. Panie profesorze? Ja tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę, tak się Magda zastanawiła na tym, co ty powiedziałaś, a propos tego RCEP-u. Jeżeli faktycznie ten zapis idzie, jest całkowicie odmienny w stosunku do tego, co stosuje się wcześniej, tak, że dopuszcza się handel danymi wolny, a to de facto w drugą stronę mówi się jakby w tym zapisie, że jest możliwe ograniczenie, to może świadczy to jednak o tym, że definiowanie superpower może polegać na tym, że stosuje się przepis inny niż standardowo stosowany. Chodzi oczywiście o kwestię Chin tak naprawdę, bo to prawdopodobnie Chiny wymusiły tego typu zapis. I teraz pytanie, jak definiujemy superpower, bo w tym momencie to nie jest to pierwszy wymyśli, tylko możliwość zastosowania innej reguły, o to mi chodzi w kontekście waszej jakby analizy, czyli możliwość wymuszenia innej reguły niż standardowa też może być wskazówką na to, że państwo jest superpower. Tak, to znaczy na pewno to jest tak, że ta nasza definicja superpower, ona nijak się ma do realnej siły państw.
To bez dwóch zdań. Ale mi jeszcze jedna rzecz się przypomniała. A propos właśnie RCEP-u i akcesji Chin do CPTPP, że tamte regulacje są tak rozbieżne, że ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak Chiny miałyby jednocześnie spełnić oba te wymagania. Ja w ogóle się zastanawiam, jak zrobią to te państwa, które są w obu tych ugrupowaniach, a to nie jest tak, że to jest jedno państwo, to jest kilka państw, które są jednym i drugim. Jeśli chodzi o tą regulację dotyczącą gospodarki cyfrowej, to one idą w różne strony, ale RCEP jest taki bardzo na zasadzie, jak państwa chcą, to mogą wprowadzić ograniczenia w swobodnym przepływie danych. To na pewno świadczy o sile Chin, że one są w stanie wymusić takie rozwiązania zupełnie inne niż przyjęty model regulacyjny. Ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dzisiaj mamy bardzo wiele tematów na tym seminarium i być może to nawet nie powinno być jedno, a kilka spotkań poświęconych temu tematowi, ale chciałabym jednak wrócić do tego głównego wątku naszej dyskusji, albo jednego z głównych wątków naszej dyskusji, a mianowicie jest to wątek o wykorzystaniu metod ilościowych do badania prawa. Jak wy jako praktycy, teoretycy, zajmujący się i ekonomią, i prawem, i sprawami europejskimi, i wreszcie data science, postrzegacie ograniczenia i możliwości właśnie wykorzystywania metod ilościowych do badania prawa i czym one różnią się od metod tradycyjnych, w jakim kierunku byście poszli jako badacze, które tematy chcielibyście zgłębić? I wreszcie trzecie pytanie, które pojawiło się na naszym Q&A, a mianowicie to jest pytanie o mocną pozycję Singapuru w negocjacjach. To pytanie już po części zostało chyba przeanalizowane i ten wątek się pojawiał tutaj w naszych dyskusjach i komentarzach, ale chciałabym, żebyście jeszcze się do tego odnieśli. Czy mogę zacząć? W sensie z perspektywy ekonomii. Ja chcę powiedzieć, że ekonomia zaczyna być coraz bardziej otwarta, ciekawa. Często wychodzi poza takie modele matematyczne, czyli są różne nowe obszary ekonomii, czyli ekonomia behawioralna, ekonomia geograficzna, ekonofizyka, neuroekonomia, więc na różnych polach pojawiają się, no tak samo ekonomia i prawo. Wykorzystuje coraz częściej nowoczesne metody. Ja tylko chciałbym powiedzieć o dwóch takich bardzo ciekawych paperach, które były dla mnie mega inspirujące w ramach ETSG, na które jeżdżę co roku, czyli European Trade Study Group. Pierwsze to było badanie ksiąg nawigacyjnych żaglowców średniowiecza, które zostały zeskanowane. Tam była taka dość ciekawa procedura, w której co pewien czas odnotowywano pozycję statku, no nie było GPS-ów. Ale znamy konkretne jakby historie żeglugi średniowiecznych statków i zostało to wykorzystane. Wszystkie te księgi zostały zeskanowane z wykorzystaniem text mining, zostało już to przetworzone i gdzie de facto naukowcy pokazali zależność współczesnych szlaków żeglugowych od tego, co się działo w średniowieczu. Niesamowicie ciekawe badanie. Na danych historycznych, no może nie prawniczych, ale zapisów pewnych z wpływem na współczesność. Mega inspirujące. I druga rzecz, która bardzo była dla mnie ciekawa, to jest wykorzystanie innego obszaru, akurat trochę styku z tym, co ja robię, czyli kwestii rozwoju gospodarczego, to jest wykorzystanie danych satelitarnych, a dokładnie danych dotyczących iluminacji. Te dane na temat iluminacji bardzo fajnie korelują się z danymi na temat PKB per capita, natomiast akurat w aspekcie handlowym też pojawiło się chyba 3 lata temu badanie, które wykorzystywało iluminację, czyli de facto zmiany z iluminacji do wykorzystania tak zwanego cienia granicy. Okazało się, że obszary graniczne z reguły mają pewien jakby cień w tym niższą jakby iluminację, pokazując jakby właśnie skalę realnych barier handlowych między dwoma państwami. Czyli no widać, na ile ekonomia jest faktycznie otwarta i moim zdaniem no brawo, znaczy tutaj jest, pokazuje to, że te nowoczesne metody są wykorzystywane i tak na masową skalę, natomiast no mówiąc trochę w imieniu korporacji, którą też gdzieś tutaj reprezentuję, logo widać, skala wykorzystania nowoczesnych technik, jeszcze rzecz mówiąc, przerosła. Znaczy ilość danych, które mamy, ilość technik, które są wykorzystywane w ramach korporacji jest faktycznie niesamowita. Moim zdaniem nauka też w tym powinna kierunku pójść, więc gratuluję. To,
to jest dobry, właściwy kierunek. Moim zdaniem będzie się to rozwijało, nie ma żadnej wątpliwości, że w tym kierunku to pójdzie. To tylko tyle, jakby słowo komentarza z mojej strony. Więc pod względem, na pewno to badanie mnie nie zaskoczyło, ponieważ to się wpisuje w to, co się faktycznie w świecie robi współcześnie. Ja mam jeszcze, jeśli mogę, jedno pytanie. Czy na przykład tą metodą można by stworzyć taki manual dla pracowników Komisji Europejskiej, dla służb Komisji Europejskiej w przygotowywaniu kolejnych porozumień z różnymi krajami? Bo oczywiście ta wiedza też jest jakoś zeskanowana, zanalizowana i tak dalej, ale może to byłoby takie szybsze, tak? Używanie tych metod, tak? Grupa doradcza, która to analizuje i sugeruje różne wnioski wtedy, kiedy szykowane jest jakieś nowe porozumienie. Tak, to co do tego pytania, eksperymentowałem sobie ostatnio z modelami generowania tekstu i rzeczywiście spróbowałem stworzyć, jak sztuczna inteligencja stworzyłaby umowę regulującą sztuczną inteligencję. I napisałem 3 artykuły umowy handlowej, teoretycznej umowy handlowej, wzorując się na regulacjach europejskich, i ta sztuczna inteligencja dopisała mi jej dalszy ciąg. I to, co mi ta sztuczna inteligencja dopisała, było docenić, moim zdaniem było sensowne, tak? Czyli to, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja by to uzupełniła, chroniło właśnie interesy stron, tak żeby algorytmiczne wzory nie były wykorzystywane przeciwko stronom, oraz żeby chroniło zdrowie i bezpieczeństwo individuals, więc tak sztuczna inteligencja jakby jest w stanie zacząć coś i jest już w stanie wspierać w kreatywnym tworzeniu, a jeszcze jest bardzo dużo rzeczy, które można stworzyć i o których myślę, ale jestem ograniczony trochę, po pierwsze, ilością danych dostępnych, ponieważ dane prawnicze są generalnie zamknięte przez korporacje, a po drugie, mocą obliczeniową, bo ona też jest wymagana tutaj ogromna. I odnosząc się jeszcze do jednego ze wcześniejszych pytań dotyczących eksportu norm, to akurat w tym badaniu to jest dość trudne, no ponieważ zbiór jest ograniczony, natomiast w naszym innym delabowym badaniu, w którym NGA Forward, w którym badamy przyszłość internetu, to zauważyliśmy, jak dyskusje europejskie o GDPR-ze, jak cały ten europejski GDPR przeniósł się do Brazylii, gdzie zostało ostatnio stworzone LGPD, które jest wzorowane pod wieloma względami na GDPR-ze i są jakieś podobieństwa, jakieś różnice, ale to jest praca w trakcie, więc mam nadzieję, że ją w miarę niedługo udostępnimy i proszę śledzić nasze kanały informacyjne, nasze kanały na sieciach społecznościowych, bo na pewno to się tam pojawi. Audycja zawiera lokowanie produktu. Magda, ja cię proszę o komentarz. I to była autopromocja. Popieramy. Ja natomiast chciałem zadać pytanie. W prawie, także. Właśnie. Chciałem zadać pytanie do pana Łukasza, bo to w kontekście tego zagrożeń, o których się mówi, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii cyfrowych, na ile ten traktat stworzony przez sztuczną inteligencję chronił interesy ludzi w stosunku do interesów sztucznej inteligencji? No właśnie chronił interesy. Właśnie chronił raczej interesy ludzi, to znaczy, ja tutaj dokładnie cytuję co stworzył. The parties shall ensure that any artificial intelligence system must not contain algorithmic patterns that may be used to discriminate against or adversely impact the legal rights and interests of any party of, or any of its nationals. Więc myślę, że całkiem fajnie chroni. Tak samo jak ma stworzyć international, że strony umowy mają stworzyć international standards, guidelines,
guidelines and codes of conduct applicable to the development, use and application of artificial intelligence systems. Znowu to jest całkowicie stworzone automatycznie przez sztuczną inteligencję. No jest okej, tak? Jakby ta sztuczna inteligencja, to co włożymy do sztucznej inteligencji, to wyjmiemy ze sztucznej inteligencji mniej więcej, tak? Sztuczna inteligencja to jest nic innego jak dużo danych w środku, potem wrzucamy do algebry liniowej, mieszamy i dostajemy coś na zewnątrz. Sztuczna inteligencja jest tak dobra jak to, co do niej włożymy, co też ma oczywiście zagrożenia ze wszystkimi biasami i tak dalej, no ale to nie jest tak, że sztuczna inteligencja sama wymyśli coś, co jest korzystne dla siebie. Myśleć nie wymyśli, ale jak stosujemy metody rekurencyjne, to się samo uczy, tak? Okay. I to są te, że tak powiem, nowe modele, ale to proponuję, żebyśmy zorganizowali kolejną, bo już była chyba w maju taka dyskusja w Delabie o sztucznej inteligencji, bo temat myślę, że wszystkich nas jakoś zaciekawi. Jedna uwaga, panie Łukaszu, dotycząca tej Brazylii, bo jakby spojrzeć inaczej, nie przez tę analizę, którą pan i państwo robicie, tylko historycznie, to by się okazało, że swego czasu podczas IGF-u, to są takie doroczne spotkania Internet Governance Forum, teraz pod opieką ONZ-u, w tym roku jest w grudniu w Polsce, ale cyfrowo głównie, online. Kilka lat temu Brazylia, wtedy kiedy w Unii jeszcze nie było przyjętego GDPR-u, była właściwie drugim krajem na świecie, który rozpoczął przy ówczesnych władzach, które tam były, rozpoczął dyskusję na temat potrzeby i konieczności wprowadzenia ochrony danych i to też pozwoliło później Brazylijczykom organizować jeden z tych IGF. Czyli jeszcze oprócz tego polityka, tak, i decyzje polityczne do tych spraw dołączają. Magda, i to właśnie chyba tobie przypadnie ostatnie zdanie, ostatni komentarz w trakcie naszej dzisiejszej dyskusji. Ja zastanawiam się, czy ja już odpowiedziałam na wszystkie pytania. Nie odpowiedziałam o Singapurze. Czy ja mam wrażenie, że To jest ważny wątek, także jakbyś się mogła do tego odnieść i do tych ograniczeń metodologii, możliwości metodologii w badaniu prawa. Znaczy tak. Jeśli chodzi o Singapur, bo tam faktycznie wychodzi taka szczególna rola i na pewno jest tak, że ta rola Singapuru w tworzeniu tych umów pokazuje, że nawet małe państwo, ale takie, któremu bardzo zależy na rozwoju w jakimś obszarze, może mieć dużo większy wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz. To znaczy wyraźnie widać, wydaje mi się, że to nie jest tak, że Singapur jest tutaj reprezentantem czyimś. To jest tak, że to jest gospodarka oparta bardzo na usługach. I dla nich rozwój tej gospodarki cyfrowej jest absolutnie kluczowy. To znaczy oni są bardzo aktywni, oni wymyślają trendy i wydaje mi się, że to jest powód, dla którego oni pełnią taką szczególną rolę w tej gospodarce cyfrowej. To znaczy Singapur był jednym z pierwszych państw, które zawarły w ogóle umowę o gospodarce cyfrowej. Teraz jak w 2020 roku były zawierane umowy, pierwsze umowy dotyczące tylko gospodarki cyfrowej, czyli właśnie DEPA, o której opowiadałam w prezentacji, ale też druga taka umowa z Australią, Digital Economy Agreement pomiędzy Singapurem i Australią, która uzupełnia ich umowę handlową, to tam w obu tych przypadkach mamy Singapur, który jest właściwie we wszystkich tych regulacjach, wszędzie tam, gdzie się reguluje gospodarkę cyfrową, to oni są aktywni, więc myślę, że to z tego wynika, a z kolei ich zaangażowanie wynika z tego, że no, oni po prostu mają tą gospodarkę w taki sposób skalibrowaną, że to właśnie od rozwoju tych usług i w tym momencie usług cyfrowych zależy jej dalszy rozwój. A jeśli chodzi o to, na ile ja mogę tylko sekundę. Przepraszam, tylko powiem jedną rzecz, bo tutaj pan Michał też wcześniej o tym powiedział, że moje zdanie to jest bardzo ciekawe właśnie zastosowanie do mieszania tej siły jakby państw. Tak? Ja mówiłem o tym też troszkę, o hard power, soft power, a de facto można powiedzieć, że można gdzieś tam sobie definiować legal power. Albo w sensie ekonomicznym trochę taki tak zwany first mover advantage, tak, że państwo, które pierwsze wyreguluje, de facto może tą legal power pozyskać. Moim zdaniem to byłoby dość ciekawe. Nie wiem, czy pan Michał by się zgodził, ale
Zgoda, zgoda. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. To jest ten norm setter, pozycja norm setter. Tak. W sprawach prawnych. Zdecydowanie tutaj to tak jest z Singapurem, że oni wykorzystują to, że regulują coś jako pierwsi, narzucają standard regulacyjny dzięki temu wszystkim innym. Co do wykorzystania tych metod text miningowych w innych obszarach, czy takie rzeczy zaczynają się pojawiać? To znaczy na pewno ta metoda jest wykorzystywana do analizy umów inwestycyjnych, bo one też są do siebie bardzo podobne i tamten korpus danych jest duży. Podstawowe ograniczenie to są te ograniczenia językowe i ograniczenia dotyczące tego, że bardzo trudno jest porównywać tą metodą takie korpusy danych, które właśnie nie są do siebie podobne, które bardzo od siebie odbiegają. Natomiast no, na przykład jest taki duży projekt w Kanadzie robiony, gdzie już zaczęto tam porównywać regulacje również wewnątrzkrajowe. Więc może to jest jakiś pomysł na następne kroki naszego badania. Super, wielkie dzięki. Ja chciałam podziękować naszym prelegentom, chciałam podziękować naszym gościom, którzy zgodzili się dzisiaj komentować badanie i podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Następne spotkanie planowane jest na 15 grudnia i to będzie spotkanie poświęcone blockchainowi. Także kolejny temat, który jest dużym wyzwaniem i pod kątem prawnym i pod kątem badawczym. Pozostaje mi tylko Państwa na to nasze kolejne spotkanie zaprosić i życzyć dobrego wieczoru.